generał dywizji, dr Roman Polko, od 31 stycznia tego roku w rezerwie. W 1992 roku, kiedy pojechałem na misję do byłej Jugosławii w Krainie, postanowiłem tutaj, żeby też nie umrzeć na tym posterunku i się nie zapaść, bo naprawdę ruchu było bardzo mało, biegać w kierunku takiej miejscowości z Bogowoli do miejscowości Komeserocz. No, pech chciał, że to było w zasadzie jedyne miejsce, które nadawało się do biegania, a z drugiej strony było to najbardziej niebezpieczne miejsce w strefie, gdzie bardzo często żołnierze Anprofory byli ostrzeliwani. W związku z tym postanowiłem, że tak, samochód będzie jechał przede mną i co kilometr po prostu będzie się zatrzymywał i pilnował mojego bezpieczeństwa, pokazując niebieską flagę, że tutaj rzeczywiście ktoś trenuje. I sam wystartowałem do biegu i nagle ni stąd, ni zowąd wyrwała się jakaś sfora psów. To trzeba sfora zdziczałych psów, wygłodniałych, które rzeczywiście atakowały ludzi, bo to była strefa działań wojennych, one nie były karmione regularnie, one naprawdę dziczały i zachowywały się jak wilki. No i wtedy otóż dostałem taki dopływ adrenaliny, że dogoniłem ten samochód, skoczyłem na pakę. Kierowca oczywiście nikt nie zauważył, nie patrzył we wsteczne lusterka i po kilometrze jazdy zatrzymał się. Jak wyskoczyłem z tej paki i podchodzę do niego, mówi: co, już pan dobiegł? Ile razy słyszałem, że bieganie jest nudne, ale myślę, że to jest nieprawda. Przede wszystkim bieganie uczy nam przebywać samemu ze sobą. To jest czas na to, żeby mieć pewne przemyślenia, żeby pewne rzeczy sobie na spokojnie rozważyć. Bieganie uczy wytrwałości, no pewne komunały będę mówił. A natomiast myślę, że to, co z punktu widzenia wojskowego jest najistotniejsze, że bieganie, a szczególnie bieganie maratonów, uczy uczciwej konkurencji. Tu się nie da oszukać. I nas wojskowych przygotowuje również do uprawiania dobrego naszego zawodu. Dopiero podczas kursu Ranger, który jest naprawdę morderczym kursem, kończy go około 20% tych, którzy rozpoczynają tą szkołę. Najważniejsza okazała się psychika jednak, bo dopiero podczas kursu człowiek się uczy, że tak naprawdę to jednak w głowie, w mentalności mieści się to, czy jesteśmy coś w stanie zrobić, czy też nie. I to jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o bieg maratoński. Połówka jest etapem przygotowań do maratonu warszawskiego. Połówkę już na tym poziomie tutaj wybiegania, który mam za sobą, no to w zasadzie przy takim niewielkim treningu jestem w stanie pokonać i myślę, że życie mi uświadomiło, że w tym biegu zorganizowanym to nie wiem, jakim cudem to się dzieje, natomiast wyniki są zawsze znacznie, zdecydowanie lepsze niż w biegu zwykłym. Jeżeli na przykład organizujemy sobie trening, który na 10 km, który uważam za trening szybki i biegam powiedzmy w tempie 4,45 na kilometr, to przy takim biegu zorganizowanym to dochodzi się do 4,15 sekund. I myślę, te pół minuty na każdym kilometrze szybciej, bez jakiegoś specjalnego dodatkowego nakładu sił. To jest to, że jak się widzi innych uczestników biegu, w jaki sposób to dopinguje, to jest zupełnie inna atmosfera. Ponadto to, co jest jeszcze bardzo istotne, ja tam na takie biegi nie wybieram się sam, tylko wybieram się z najbliższymi, wybieram się z przyjaciółmi i to jest w ogóle bardzo fajna impreza i przed, i w trakcie, gdzie jest ten wysiłek fizyczny i po, gdzie z tą radością można się z kimś jeszcze podzielić. Kibice są bardzo ważni. Bardzo ważni i to szczególnie widać też podczas maratonu warszawskiego, że na tych odcinkach, gdzie jest dużo kibiców, to człowiek jakby dostaje skrzydeł, gdzieś te opory psychiczne, te trudności, one bardzo szybko są pokonywane, nawet nie wiadomo jak i ten czas szybko zleci i ten wysiłek łatwo pokonać. Warto by było, żeby w tym roku władze miasta stołecznego Warszawy no po prostu lepiej powiadamiały mieszkańców Warszawy o ograniczeniach w ruchu, lepiej zorganizowały objazdy, żebyśmy jako miasto stołeczne Warszawa upodobnili się do innych stolic, czy nawet maratony te, które odbywają się w stolicach, w Nowym Jorku, Londynie, Berlinie. W zasadzie to są naprawdę imprezy, które zamykają to miasto wręcz nie na parę godzin, tylko wręcz na kilka dni nawet i jednocześnie nie słyszy się głosów protestu. Ja nie spotkałem jeszcze maratończyka czy biegacza, który chodzi zasępiony, zmartwiony i sfrustrowany życiem. To są najczęściej ludzie pozytywnie myślący, z dobrą energią i chociażby dlatego naprawdę też polecam i półmaraton warszawski, gdzie takich ludzi można spotkać i zaradzić się tą pozytywną energią, no a w konsekwencji maraton. Ja się zaraziłem i to już mi chyba zostanie na zawsze.